Dzień dobry, w jaki dzień, nieważne. Ważne, że to vlog, nie vlogmas. Chciałam powiedzieć vlogmas, a to dopiero rozgrzewka przed vlogmasem. Zostało nam jeszcze trochę, więc ja muszę się tak, wiecie, trochę więcej wkręcać, trochę bardziej wkręcać, wy też. Więc zapraszam na vloga. Co się dziś będzie działo? Rzeczy różne na pewno i też około vlogmasowe, bo to już sobie uświadomiłam, że zostało naprawdę niewiele czasu, ponieważ pierwsza niedziela Adwentu to jest w ogóle niedziela w listopadzie, więc ja muszę się spinać i ogarnąć rzeczy, które mam nieogarnięte. Ale idę też w końcu ogarnąć rzeczy nieogarnięte, czyli pazury. I mam ochotę tym razem na coś super jesiennego, bo teraz miałam taki odpoczynek, bardzo delikatny, kobiecy, klasyczny. Uwielbiam, baby boomer. Natomiast teraz czas na radykalną zmianę. A co jeszcze będzie się działo? Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie fajnie, 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 bo to jest podstawa vloga. Dziękuję. Na razie kawa i sprawy komputerowe. Jak ja to zawsze mówię, po prostu kończę tam odpowiadać już na komentarze, ogarniać, przesyłać maile i tak dalej. No i zaraz ćwiczenia, makijaż i pazury na 12. Jest 7:40, więc no, jest okej, ale nie mogę się tu z wami zbytnio rozgadywać. W sensie, póki nie mam nic ciekawego do powiedzenia, to ucieka. Ja właśnie sprawdzam, co tutaj dzisiaj mam pysznego do jedzenia. To jest ulubiona część dnia. Niespodzianka rano, co dzisiaj będę jadła. Dalej jest u mnie wygodna dieta do końca miesiąca i jest super. Jest jeszcze lepiej niż na początku. Tylko ja nie wiem, jak ja wrócę do rzeczywistości, jak ja znowu zacznę gotować. Jakoś sobie poradzę, będę musiała. Natomiast jest smacznie nadal, nadal wszystko zjadam, nadal nie jestem głodna i nadal waga na minusie. Na razie w tym tygodniu się nie ważę, ale podsumowanie poprzedniego tygodnia to jest 1,4 kg w dół. Także całkiem fajnie. Wcześniej jeszcze mi się też udało tam ze 2 kilo, także już tam jest 3,5, no, na minusie, także jest dobrze, to jest bardzo motywujące i bardzo dodające. Jeszcze jest za wczesna godzina, żeby budować jakieś skomplikowane zdania. Natomiast tak jak mówiono, ja jestem bardzo, bardzo zadowolona. Wszyscy w domu są zadowoleni, bo wszyscy najedzeni, posiłki o regularnych porach, posiłki zróżnicowane, smaczne. Spróbowałam już mnóstwo rzeczy, których jeszcze nigdy nie jadłam. Także naprawdę fajnie. No i zobaczmy, co tutaj mam dzisiaj. Na śniadanku są bułeczki, serek wiejski z rzodkiewką i koperkiem. Och, jak wiosennie tej jesieni. I jest jakaś pasta, to jest pasta z pieczonej marchewki z szałwią i prażonymi migdałami. Bardzo ciekawe. Ciekawe, bo też nie znam takich smaków chyba. Tutaj mamy pieczone jabłko i śliwka z owsianą kruszonką i ricottą ze skórką pomarańczy. Już kiedyś były serek ricotta w którymś z zestawów i było to tak pyszne. Pierwszy raz jadłam ricottę na słodko i to było... Och! Pudding chia z musem wiśniowym, czyli coś też pysznego. Na kolację jest taka jakaś ładna sałatka, bo jest dużo fety, dużo się tutaj dzieje. Co tutaj się dzieje? Dynia. O, to już jesiennie. Dynia, pomidory. Zawsze są pyszne te dressingi, także też fajna opcja. No i na obiad mamy jakieś mięso, kurczak, kajun z sosem pomidorowym, kasza jaglana z pestkami dyni, natką pietruszki i surówka z czerwonej kapusty. Ja lubię surówkę z czerwonej kapusty, a to zawsze są takie gigantyczne te surówki, także wiem, że na pewno nie będę dzisiaj głodna. Wydaje mi się, że kluczem właśnie do utrzymania takiej diety i do niepodjadania, bo mi się to o dziwo udaje net. Wczoraj jakieś ciasteczko za mną chodziło, ale mówię, nie, jest ta dieta, trzymam się jej. Jest to, żeby właśnie porcje były takie spore, żeby się można było najeść, a tu tak jest. No i oczywiście już mamy regularność tych posiłków, więc jak głodniejesz, to nie idziesz do szafki po coś, tylko właśnie zjadasz posiłek, bo ja sobie tak rozłożyłam, że mam co 2 godziny praktycznie, także super opcja. Okej, już jestem gotowa do treningu, ale chciałam wam najpierw pokazać, jakie tu u mnie w pokoju zmiany zaszły, bo tu zaszły bardzo duże zmiany. No dobra, nie aż takie bardzo. Natomiast od ostatniego Clean With Me, czy też vloga, trochę poprzestawiałam. A mianowicie tu mam teraz szafeczkę i
trochę zmieniłam układ ozdób. Ja wiem, że dla większości to pewnie nie jest zauważalne, natomiast dla mnie to ma znaczące znaczenie, że tak powiem. Tutaj sobie kilka rzeczy dokupiłam, a będzie haul. Wczoraj nazbieraliśmy takiego suszu, który normalnie w sklepie kosztuje miliony monet, a my go nazbieraliśmy. Tylko opisałyście, żeby, bo pokazywałam na Instastory, żeby zabezpieczyć lakierem, spsikać obficie, wtedy się nie będzie sypał. No to dzisiaj sobie to zrobimy. Niech stoi. Słuchajcie, mam takie piękne drzewko. Ono nie wygląda teraz pięknie. Ale teraz już wygląda. Jest cudowne. Jeszcze nie wiem, czy to zostanie na stałe, ale na razie dobrze się komponuje z filmami. Cześć! Piesek? Ten piesek, słuchaj, ma 20 lat. Tyle, ile Michałek, twój wujek. No? No, Michał. Michał? No? Znasz? Tak. No? Michał i Mati, znasz? Mati? No. Michał? No. Gdzie oni mieszkają? U? Tego. W żółtym też, no. Aha, właśnie, i ten fotel tutaj sobie przestawiłam. Czekaj, Haneczka, zejdź na chwilę. Przyniosłam fotel od Hani z pokoju, ponieważ Hania potrzebuje więcej miejsca na zabawki, więc tutaj mam ten fotel i taki kącik wypoczynkowy. Tak, już wszyscy pieska widzieli. A tutaj kącik biurowy, makijażowy. A najchętniej to bym z tego pokoju zrobiła w ogóle garderobę. Ale na razie jak jest, tak jest. A na schodach pojawiły się też światełka. Specjalnie kupiłam bezprzewodowe, żeby się schody bez problemu składały. Zobaczymy zaraz, czy się złożą. A ja do ćwiczeń. Słuchajcie, 350 kalorii spalonych. Także super trening się udał. Ale to jest absolutnie niczym przy tym, co się wydarzyło podczas treningu, już Wam opowiadam. A mianowicie podczas treningu dostałam telefon, na który czekałam od bardzo, bardzo dawna. Ale to od bardzo dawna, od myślę, że półtorej roku, od dwóch lat. Nie no, od dwóch lat to przesadziłam. Chociaż może nawet. Słuchajcie, zadzwoniłam. Słyszeć przedszkola, że od 1 grudnia Hania idzie do przedszkola, jest dla niej miejsce w przedszkolu publicznym. Ja się starałam o miejsca i w żłobkach państwowych, nie, u nas takich nie ma, w żłobkach prywatnych i przedszkolach prywatnych, niepublicznych, publicznych, takich, siakich, nie, w publicznych to się nawet nie starałam. Mówiłam Wam, że fartem jedna z Was dała mi znać, że otwierane jest nowe przedszkole, w sensie kolejna filia, 6 już, więc tamte filie mają dobre opinie, zobaczymy jak będzie tutaj. No generalnie nie wiem, ja po prostu nie umiem pozbierać myśli, bo z jednej strony odczuwam taką mega euforię i szczęście i radość, bo wiem, że to będą same dobre rzeczy i dla mnie, i dla Hanki, i dla jej taty też, ale w sensie, że to wpłynie naprawdę pozytywnie i na jej rozwój, i na mój rozwój, że będziemy dzień w rozłące, potem będziemy bardziej się skupiać na wspólnych zabawach i będę mogła jej poświęcić więcej czasu po południu, jak już wróci, bo będę miała ogarniętą pracę w trakcie dnia, kiedy jej nie będzie. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że może być różnie, może nie polubić tego przedszkola, może nie polubić ciocia, ale mam nadzieję, że ja polubi, że będzie chorowała, mam tego pełną świadomość, ale kiedyś musi tam iść. W sensie ja chcę, żeby ona tam szła, bo ona mega chce do dzieci. Myślę, że dużo się tam nauczy, no po prostu mam tyle za co przeciw, tyle obaw, nie umiem pozbierać myśli. W sensie jak otrzymałam od tej pani telefon, to ucieszyłam się, powiedziałam, że to jest jej, to powiedziałam, że była zdziwiona, że aż tak się cieszę, że to najlepsza informacja miesiąca. Natomiast jednocześnie jak odłożyłam słuchawkę, to myślałam, że się poryczę, no bo to takie duże już to moje dziecko, jak ona sobie tam poradzi. No właśnie i od 1 grudnia jest miejsce. No właśnie, i od 1 grudnia jest miejsce. Kurde, Aśka, idź się uspokój. No właśnie, to jest taki matczyny dylemat, chyba to jest normalne. Z tego co słyszałam, to mamy zawożone dzieci pierwszy raz i te 2 godziny adaptacyjne siedzą w aucie i płaczą. Ale już dobrze. Tyle sobie dzieci dało radę i tyle mam sobie dało radę. To nic złego, to same dobre rzeczy. Natomiast to będzie zupełnie nowa rzeczywistość dla nas, no bo jednak jestem przyzwyczajona do tego, że moja córka jest ze mną cały dzień, ale wiem, że to wpłynie pozytywnie na wszystkich, także super. Nic jeszcze nie wiem, czekam na umowę. No, jeżeli będziecie mieli ochotę, to od 1 grudnia będzie. Nie będziecie mieli wyjścia.
Ale dajcie mi znać, czy to będzie ciekawe, czy faktycznie ten wątek, no on będzie, bo to będzie moja rzeczywistość. No będziecie świadkami tej naszej nowej rzeczywistości we Vlogmasie. Emocje dzisiaj nie będzie końca, ale już się nie skupiam na matka wariatka, ale powiedzcie, że wy też takie matki wariatki. No mam 1000 pytań, jak ta adaptacja, co jej trzeba kupić, co zrobić, jak ona sobie będzie jadła tam, bo ona lubi jak się karmi. Kurde, no miliony pytań niewiadomych, miliony dobrych rzeczy, miliony obaw. No ci dzisiaj nie spodziewałam takiej wiadomości. Idę się mać. Fajnie, gadam od 2 minut do wyłączonego aparatu. Umyta, stwierdziłam, że przez chwilę mi przebłysnęło, że może nagram sobie mierzymy jeszcze przed wyjściem, ale później stwierdziłam, że to jest wykonalne, bo mi przyszły paczki, o, w trakcie prysznica wszystkie paczki potrzebne do mierzymy, ale jest 10:07, więc ja muszę wyjść jakoś za 1,5 godziny. To jest wykonalne, ustawić wszystko, ogarnąć, zwłaszcza, że tu mam jakieś właśnie nowe ustawienia. No nie, nie da się tego zrobić, może później, a jak nie to jutro. A teraz się skupię na vlogu i robię makijaż. Pokażę wam, przyszła znowu paczka z Irlandii. Co to się dzieje? Pokażę, tam są prezenty już na Mikołaja, więc muszę je schować na strych. Ale też przyszły piękne ciuszki od babci, także wam pokażę. Taki mini dziecięcy haul. Dalej do mnie nie dociera, co to się dzieje, ale próbuję się odnaleźć. Jestem pogubiona, ale się pomalujemy. O, bo to jest coś, co potrzebuję zrobić. Powiem wam szczerze, że jestem taka rozbita, nie wiem czy to w emocjach, czy nie mam zbierać myśli. W sensie ta myśl po prostu wyburzyła mnie z mojego rytmu, wszystko było zaplanowane. Control freaky tak mają. I czuję takie wewnętrzne nabuzowanie i trochę się nie umiem uspokoić, przez co też skupić. Ciągle mi się wydaje, że szybko, szybko, że brakuje mi... No coś nie umiem tak... No tak, ale tak jak mówię, czekałam na tę wiadomość długo, więc w sumie mam prawo być taka trochę pobudzona. No i no to jednak jest big deal, duże wydarzenie. Także stwierdziłam, że ten makijaż nie będzie jakiś wymyślny. Użyję sobie ostatnich ulubieńców. O, a wiem, wyciągnęłam tylko pomadki, takie nowe z Maybelline. Ultimate, matowe, jakieś takie. Zaraz wybierzemy sobie jakiś kolor i przetestujemy, żeby nie było tak, że vlog bez testu. Zawsze jakiś teścik być musi. No ale stwierdziłam, że te mierzymy sobie nagram już jutro, bo dzisiaj to jeszcze mam naprawdę kilka rzeczy do zrobienia. I słuchajcie, muszę pojechać na zakupy. Niby jesteśmy na pudełkach, ale wiecie, czasem woda, papier, jakieś takie rzeczy się kończą. Dla dziecka coś do jedzenia, też Hania tam dużo jest tych pudełek naprawdę. Ale czasem jakieś tam przekąska, owoc, coś takiego, nie? Więc jakieś takie drobne zakupy i absolutnie sobie nic nie kupuję. Jak sobie nic nie kupię, to nie będę podjadać. Okej, napisała do mnie dziewczyna z paznokci, czy mogę być 1,5 godziny wcześniej. W sumie mogłam odmówić, nie? Ale dla mnie żadna różnica, czy zrobię... Biegłam po schodach. Czy zrobię te rzeczy, które sobie zaplanowałam przed, czy po. Muszę tylko pomalować i dopić kawę i dać Ani jeść. No, a jej to może bardziej zrobić dzień, no bo tak to sobie na przykład wyjdzie 1,5 godziny wcześniej z pracy. Także myślę, że takimi miłymi gestami można komuś pomóc. Nie wiem, czy to jest miły gest, no generalnie wiecie o co chodzi. Ale najpierw muszę schować ten karton, ciuchy wam pokażę chyba w takim wypadku później. Natomiast są tam też dwie rzeczy od Mikołaja, bo ojca poniosło na samotnych zakupach zabawkowych, a ja bardzo nie lubię, jak Hania dostaje dużo zabawek za jednym zamachem. Nie godzę się na to. Uważam, że to jest totalnie bez sensu i że dziecku trzeba dawkować. Nie tak, że 5 rzeczy, tylko po jednej, bo ona się tak 5 minut pobawi, później szurnie tym. No, dlatego wyciągam ciuchę, chowam to na strych, żeby ona po prostu nie wlazła, nie zobaczyła tego. Dopijam kawkę. Jest 10:45, 1,5 godziny.
Średnio, no, a jeszcze pomadki trzeba przetestować, jeszcze się ubrać, jeszcze nagrać coś z tą ubrana, to wcale nie mam dużo czasu. Ok, to jeszcze szybko przetestuję tę pomadkę, coś tu tak jasno prześwietlone, lekko nie, jest ok. Wybrałam jakiś taki nudziakowy, bezpieczny, More Buff. Milutkie to. Matowe i milutkie. Ładnie pachnie. No ciekawe, matowe, ale ładnie się nałożyło. Wygląda interesująco. Oby tak to zostało. Okej. Aha, ja już jestem pomalowana, gotowa. Ubrać się tylko, ale najpierw dam Hani jedzenie. To jest najważniejsze. O tak, ja słuchajcie, się dzisiaj prezentuję. Niemalże cała na biało. Albo cała na biało w sumie. I uciekam. Słuchajcie, już po, mam już nowe pazury i powiem wam, że zaszalałam. Bo nie dość, że zrobiłam inny kształt. To jest najważniejsze. To jeszcze zrobiłam czarne. Nigdy w życiu nie miałam czarnych paznokci i nigdy w życiu nie miałam trumienek. Ciekawe. Ale tu nie widać nic. A, odwrócę. Pokażę wam, co to wiesz. Aż dziwnie się czuję, ale cieszę się, że coś takiego zupełnie innego. One są, słuchajcie, czarne z takim topem błyszczącym. Ach, takim żukiem. Topciuszek to jest indygo. Ale fajne. Ale inne, ale ciekawe, ale się cieszę. No, 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 zobaczymy, jak mi się to będzie te trumienki nosiła. A, raz się żyje. Wiem, że nie każdemu się to spodoba, ale raz się żyje. Kto? Teraz kaziadek. No właśnie. Musiałam Hanie czymś zagadać, więc stwierdziłam, że jej pokażę nowe ciuszki, a ja jak jej pokazuję, to i wam pokażę. Ale piękna Bel. Czekaj, no razem oglądajmy. Pokaż trochę tutaj. Bel jest piękna. No! Patrz, a to? Patrz, jakie fajne to. Moje? No pewnie, a co moje? Ja się nie zmieszczę. O, taką już masz buzeczkę, też bardzo fajna. Tylko pewnie większy rozmiar. Let it shine. O, patrz na to. Co to jest? Kto to jest? Kołaj. A to? Bałwan. Nie, to nie jest bałwan, to jest ho... Choinka. No właśnie, a to? Prezent. No ślicznie, a jak to już ry... A powiedz berek. Berek. Ślicznie. Hanka, jestem zdziwiona, jak to ona fajnie mówi to. Ry. Patrz, a tu są cekiny, takie jak ty lubisz. Ja lubię no, cekiny? No, lubisz cekiny. I ja dresy, to. Ale ta babcia cię rozpuszcza. Matko kochana, patrz, jakie fajne leginsy. Już miała wszystko nowe do przedszkola. Nie. Co to jest? Tego. A tego, to jest najważniejsze. Do przedszkola będziesz miała nową wyprawkę. Bardzo fajnie, babci, dziękujemy. Patrz na to, ej! Kto to? Co to jest? No, co to jest? Skala! Super! Jeszcze tu. No, wiesz co? A potem mówicie, zrób haul z rzeczami dla Hanki. Ja praktycznie nic jej nie kupuję, bo tak jak mówiłam. Albo po rodzinie, albo babcie, albo lump. Rzadko się zdarza i jak coś, czegoś już naprawdę jej brakuje, jakieś tam, albo brakuje jej bluzy, albo jakichś leginsów, to wtedy idę do normalnego sklepu i kupuję jej naprawdę pojedyncze sztuki, bo to rozpuszczone to przez dziadków, jak nie wiem. Co ja teraz robię? A, zdjęcia paznokci. Będę robić zdjęcia paznokci i rolkę z paznokciami. Czekaj, bo ja mówię. Patrz na ciebie, no bluza, świetnie. The magic is in you. O, zobaczcie, jak się mienią w słońcu. Także będę robić zdjęcia paznokci i jakąś rolkę paznokciową i jeszcze skończę sprzątać górę, no bo wyszłam o pół godziny wcześniej i będziemy jechać do sklepu. Wiecie, jak to jest? Nie gotuję w kuchni i tak Saigon. Nie, no Saigon nie, ale coś tam muszę posprzątać. Tu jakieś papierki, tu jakieś... Śniadanie Hanki jest godzina 15. To ja właśnie. Dziękuję, to jakoś paczkę robiłam, jeszcze torbę, a tu jakieś pojemniki. Raz, raz, raz i szybko zrobię. O. Już gotowa.
gotowa na zakupy do Lidla, natomiast mam na sobie taki świetny zestaw, że muszę wam go koniecznie pokazać, a razem z tym zestawem mam jeszcze lepszą, chociaż nie wiem co jest lepsze, czy ta promocja, czy ten zestaw, ale chyba ta promocja, bo na niej możecie kupić ten zestaw i dużo innych rzeczy. Mam dres z najnowszej kolekcji unisex dla niej i dla niego od Oceans Apart. Kolor jest obłędny, chociaż ja też fanką jestem tych pomarańczy, no ale ten fiolet, przyznacie, że mega energetyzujący, ale też taki dość stonowany, można sobie w takim dresiwie spokojnie na zakupy do Lidla, albo po dziecko do przedszkola, albo gdzieś tam jeszcze wyskoczyć. Już wam go pokazuję w całości. Opowiadam o tym, jakie ma fajne to udogodnienie, bo ja kocham te nowe kieszenie na zatrzask z magnesem, bo można na przykład wyjść na spacer z maluchem albo bez i nie zgubi się kluczy. I mówię wam o promce. O. I tak się prezentuje ten zestaw. To jest zestaw Jewel, bluza i spodnie. Spodnie takie dość długie. Kieszonka, kaptur. Bardzo mi się podobają te nowe tłoczone napisy. I tutaj właśnie na zatrzask. No zatrzask. Kieszonka zaraz wam jeszcze inaczej pokażę. Ale no właśnie, jako że to są zestawy unisex w bardzo wielu kolorach do wyboru, to można też już ogarnąć na przykład prezent dla mężczyzny swego życia. Tak jest, zaraz wam podam ten kod. O. Ale jeszcze wam się w ten sposób pokażę, bo nie do końca w tej... Nie zaczepię mnie. Nie do końca w lustrze ten kolor jest oddany. No właśnie, ale mówiłam o tych klik-klik, to jeszcze pokażę tylko te klik-klik. Zobaczcie, że tutaj w bluzie jest wszyty taki magnesik, który się zatrzaskuje i wrzucamy sobie klucze. Nic nam nie wypadnie i w skudenkach jest to samo. A promocja jest taka, że jak do 20 listopada użyjecie kodu PANNAJOANNA20, to macie 20% zniżki na zakupy i to jest i na nową kolekcję, i na te starsze rzeczy, które też wielokrotnie wam polecałam, oraz dwa wybrane prezenty. Także naprawdę fajnie, bo można się obłowić, a przedświąteczny czas to można i siebie rozpieścić, albo jakieś prezenty ogarnąć. O, więc zostawiam wam swipe up, linka w opisie, klik, klik, no i kod PANNAJOANNA20 i udanych zakupów życzę. Słuchajcie, nie mogłam się oprzeć i po drodze do Lidla, w takiej bocznej uliczce, więc nigdy tam nie byłam, jest przedszkole, no i musieliśmy pojechać zobaczyć. Ach, faktycznie już na finiszu pracę, duże, jasne, nowy budynek, wszystko nowiutkie, tam się jeszcze sprząta i ogarnia, parking, ogrodzenie, tam jeszcze trochę robót potrzeba, ale mam nadzieję, że do 1 grudnia się wyrobią. No ładnie, 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 fajnie, 15 minut. Trochę to się w trakcie dnia nazbiera, ale będziemy jakoś tak na zmianę, no jakoś sobie poradzimy, nieważne, niech już idzie, już trochę ochłonęłam, już się trochę oswoiłam z tą myślą. Przedszkole zapowiada się spoko, także no mam nadzieję, będzie dobrze. A teraz trzeba rozpakować zakupy, ale nie ma ich dużo. Haneczka sobie w Lidlu wybrała to, bo ma absolutny kategoryczny zakaz zabawek, więc wybrała z psim patrolem. Co to jest? Tytatorek. Tytatorek. Ale do czego... A do czego to służy? Co się z tym robi? Do kąpieli, więc idziemy do kąpieli. To jeszcze wam pokażę, jak wygląda w pokoju Hani, bo tu był fotel, tu był stolik, a teraz jest trochę inaczej, ale odrobinkę inaczej. Natomiast jest więcej miejsca, tak? Tutaj można jeszcze to wywalić, jakieś biureczko za jakiś czas postawić. Generalnie ten kosz cały kupiłam ostatnio, pasuje do pościeli. Pasuje? Pasuje. I to są zabawki z dołu. Cały kosz zabawek z dołu, bo ja skończyła mi się cierpliwość. Oczywiście na dole też zostały zabawki. Te takie najczęściej używane. Jakieś małe figureczki, jakieś puzzle, duplo. Tacy top of the top. Natomiast no jak coś tu będzie chciała spokoju sobie znieść na dół, to musi sobie wybrać co znieść i potem to wnieść. Przynajmniej tak to w teorii wygląda. Jak będzie nie, tak w teorii tak to wygląda. Zobaczymy, jak będzie wyglądało w praktyce, bo to wiecie, czasem te dwie opcje się nie pokrywają.
Miałam wam jeszcze dużo rzeczy, słuchajcie, pokazać, poopowiadać. Jakoś tak mi dzień ten zleciał w tych emocjach chyba. Generalnie to też mogłabym jeszcze do was mówić, ale muszę się trochę hamować, bo ostatnio już stwierdziłam, że jak gadam i gadam i gadam i gadam i później siadam do kompa i mam ponad godzinę materiału, godzinę 5, jakoś tak zazwyczaj mi wychodzi, albo 50 minut, albo 55 minut i później siedzę strasznie długo, to montuję. A teraz będzie vlogmas i to będzie musiało być takie bardziej sprawne, wiecie. Cyk, cyk, 20 minut, cyk, cyk, 20 minut, żeby to jakoś tak nie zajmowało mi północy, chciałabym. Żeby ten vlogmas był regularny. Właśnie, o której godzinie on ma być? Rano? Ja myślałam, żeby go na 6 nastawiać. Na 6 był w zeszłym roku? Tak mi się wydaje, że jakaś taka dziwna była godzina, ale kto wstawał wcześniej rano do pracy, to już go miał. A ja czasami miałam tak, że jeszcze spałam, a on już się publikował. Dajcie znać, czy rano. Mi się wydaje, że tak. W każdym razie dajcie mi znać, o której chcecie, a ja to jeszcze muszę przemyśleć. No właśnie, jeszcze mi sporo takich kwestii zostało. Przemyśleć rozdania, zrobić jakieś intro, a nie wymagające. W każdym razie, no coś tam jeszcze się musi zadziać w temacie vlogmasa. Więcej pewnie niż bym się spodziewała, niż jestem przygotowana na to fizycznie i czasowo. Ale poradzimy sobie. Ojej, powiem wam, że strasznie długo się dzisiaj Hani zasypia, o 35 minut, jest 5 po 8, zazwyczaj to ona odpada przed 7.30, ha, wiem, że wiele z was zazdrości tego, że o 19 już jest cisza i spokój w domu, ale dzisiaj zajęło to naprawdę wyjątkowo długo, może ona też jest podekscytowana, też się udzieliło. W sumie dzisiaj cały dzień o tym przedszkolu, o tych dzieciach, o tych zabawach. Koniecznie dajcie mi znać, jakie wy macie doświadczenia. Ja już jestem bardziej pozytywnie nastawiona niż rano. Natomiast no obawy zawsze są. No jeszcze wiele rzeczy nie umie, mam wrażenie, ale pewnie się szybko nauczy. Z innymi dzieciakami to w ogóle. No to taki intensywny dzień był. Bo ta wiadomość mi zrobiła ten dzień. Tak? Zrobiłam jeszcze 1000 innych rzeczy w międzyczasie, ale już wam o tym nie mówiłam. A teraz chciałabym złożyć vloga. I w zasadzie to tyle. Mogłabym jeszcze gadać i mogłabym jeszcze pokazywać, bo jeszcze mam pomysły. Ale tak jak mówię, sama nie mogę sobie tyle pracy dodawać. Dobra, a póki co ja się żegnam z wami. Pozdrawiam.